Panie marszałku, Wysoka Izbo, napaść Rosji na Ukrainę i w konsekwencji wprowadzone ograniczenia, czy w zasadzie zakaz importu energii ze Wschodu pokazały, jak ważna jest samowystarczalność pod względem pozyskiwania źródeł energii Polski, jak ważna jest ta samowystarczalność także w świetle katastrofy klimatycznej, która dzieje się na świecie, jak ważna byłaby samowystarczalność energetyczna Polski, gdyby korzystała z odnawialnych źródeł energii całkowicie. Polska posiada potencjał odnawialnych źródeł energii, ale żadne z obecnie wykorzystywanych tych odnawialnych źródeł energii w Polsce nie ma w pełni wykorzystanego potencjału. Dzisiaj odbyła się debata w czasie posiedzenia Sejmu poświęcona właśnie sytuacji po zakończeniu importu gazu z Rosji, dotycząca bezpieczeństwa energetycznego Rzeczpospolitej. Niestety nie dopuszczono w czasie tej debaty do pytań, co jest zupełnie niezrozumiałe. Chciałam zatem, korzystając z oświadczenia, zapytać rząd, zapytać ministra Sasina, zapytać Ministerstwo Klimatu i Środowiska o to, kiedy zacznie w Polsce, zacznie się wykorzystywanie potencjału OZE. Nie powrócono do korzystniejszych dla prosumentów rozwiązań w zakresie korzystania z fotowoltaiki. Ta fotowoltaika w zasadzie została zahamowana, jej rozwój, a była bardzo popularna w Polsce od 1 kwietnia. Nie wykorzystuje się w pełni potencjału energii wiatrowej, o co też w tej Izbie wielokrotnie apelujemy. Natomiast chciałam dzisiaj poruszyć kwestię ogromnych złóż wód geotermalnych w Polsce, które jeśli chodzi o te potencjały czystej energii, są najmniej wykorzystanym potencjałem, a posiadamy takie złoża i możliwości ich eksploatacji, że gdybyśmy podjęli się tej eksploatacji, zapewnilibyśmy Polsce połowę rocznej produkcji ciepła. I na tę sytuację zwróciła uwagę kontrola NIK-u i wnioski, które z tej kontroli płyną, które NIK sformułował. Chciałabym te wnioski ku uwadze rządu, a zwłaszcza Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przedstawić. Jest to powierzenie Państwowej Służbie Geologicznej lub zainicjowanej w innej formie prac badawczych poświęconych perspektywicznym lokalizacjom dla przedsięwzięć geotermalnych. Dziękuję, rozważenie poseł, zapewnienia inwestorom szerszego Polak, wsparcia merytorycznego i rozważenie poszerzenia katalogu podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie. Powiedziałam to w skrócie, panie marszałku, chociaż dziękuję, że pan mi nie wyłączył mikrofonu, tylko pozwolił choć tyle powiedzieć. Dziękuję.